Dzień dobry, Agnieszka Piesto, kanał Państwo Piesto, kanał o inwestowaniu w nieruchomości i kanał przedsiębiorczości. Dzisiaj mamy zakończenie 2020 roku i chciałabym Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, które dotyczą inwestowania w nieruchomości, a w zasadzie poruszyć temat finansowania zakupów nieruchomości, ale finansowania już na takim powiedzmy drugim bądź trzecim poziomie inwestycyjnym. Ale mam nadzieję, że wszyscy zostaniecie ze mną od początku do końca z tym filmem, więc moi drodzy, idźmy w ten temat. Ja w niektórych w filmach wcześniejszych wspominałam Wam, że swoją pierwszą pracę zaczynam od pracy w banku, był to Raiffeisen Bank. Do tej pory mam czasami jeszcze kontakt z moim pierwszym szefem, którego serdecznie pozdrawię i od którego bardzo dużo się nauczyłam. I moi drodzy, chciałam Wam powiedzieć o kredycie inwestycyjnym dzisiaj. My sami na naszą spółkę uruchomiliśmy jeden kredyt inwestycyjny. I jak to się stało, że w ogóle nasza firma uruchomiła kredyt inwestycyjny i po co to zrobiła, ale po kolei. Pracując w banku, byłam osobą odpowiedzialną za analizę dokumentów finansowych przedsiębiorców. Pracowałam w dziale przedsiębiorstw małych i średnich. I jeżeli takie średnie przedsiębiorstwo przychodziło do nas po finansowanie, to musiało przedstawić dokumenty finansowe. I wtedy my patrzyliśmy, robiliśmy taką wstępną analizę, czy te dokumenty finansowe, które przedstawia przedsiębiorca, są wystarczające, aby pozyskać takie, a nie inne finansowanie. I tak naprawdę takie kilka głównych rzeczy, które stamtąd wyciągnęłam, to, że tak naprawdę w takiej analizie dogłębnej, jak patrzą bankierzy, czyli ci ostateczni analitycy, bo zawsze przychodzi to przez analizę przynajmniej dwóch osób, bardzo ważne jest to, czy spółka nie ma straty, to jest oczywiste, czy spółka działa długi czas, czy nie jest zadłużona w ZUS-ie i w Urzędzie Skarbowym, ale też bardzo ważna jest na przykład amortyzacja. Amortyzacja jest to taki sztuczny koszt, powiedzmy w takim wielkim skrócie. Jest to koszt w sprawozdaniu finansowym, ale tak naprawdę bankierzy i banki traktują je jako dochód, czyli raczej tutaj daje plusika po stronie dochodu. Bardzo wiele spółek, które przychodziło do nas, było tak naprawdę jedynie lekko powyżej tej granicy zysk bądź strata i oni byli na zysku, natomiast były bardzo dobrymi spółkami, które generowały dochód, generowały bardzo duże przychody, natomiast miały na przykład podejmowane inwestycje, czyli kupowały kolejne maszyny, kolejne urządzenia, w związku z tym ten dochód nie był jakoś wywindowany szalenie w górę. Mając to w świadomości, widziałam, że kiedyś, jak będziemy już prowadzić własny biznes, trzeba będzie zwracać na to uwagę. I my, gdy zakładaliśmy swój pierwszy biznes, od razu zdecydowaliśmy się na założenie spółki z o.o. Pracując w banku, widziałam, że na przykład jest taka trochę różnica między finansowaniem osób, które prowadzą działalność gospodarczą, a finansowaniem spółek. Oczywiście osoby, które prowadzą powiedzmy rok czy dwa lata działalność gospodarczą i mają te dochody dosyć wysokie i przychody, trochę szybciej dostawały to finansowanie, ale ten poziom finansowania był niższy. Natomiast spółka, która była już na rynku kilka lat i miała dosyć zdrowe finanse wewnętrzne spółki, była w stanie pozyskać finansowanie na znacznie lepszych warunkach. I te rodzaje zabezpieczeń, jakie były jej proponowane, były znacznie lepsze dla spółki z o.o. niż dla osoby fizycznej. Po kilku latach my sami zdecydowaliśmy się, że okej, idziemy we własny biznes, otwieramy spółkę z o.o., jedną, drugą. I wiedzieliśmy, że te spółki, powiedzmy w pierwszym czy drugim okresie działalności, nie będą jakoś bardzo poważnie przez banki traktowane. Musicie mieć świadomość, że tak naprawdę powiedzmy w pierwszym roku czy w pierwszym półroczu najlepszym, jedynym i w zasadzie najwłaściwszym produktem finansowym, jaki powinniście uruchomić ze strony banku, to jest tak naprawdę rachunek bankowy. To jest produkt, tak? Nie powinniście wtedy pobierać żadnego finansowania z banku, ani uruchamiać żadnych kart kredytowych, dlatego że one po prostu będą dla takich spółek czy dla takich firm bardzo wysoko oprocentowane. Można oczywiście pozyskać takie finansowanie, czy kredyt obrotowy, czy jakieś tam inne finansowania, natomiast one zazwyczaj są wysoko oprocentowane. Pracując w banku, często na takie spółki, które powiedzmy miały pół roku działalności i starały się o finansowanie, ale tam te sprawozdania finansowe były na tyle krótko, spółka była na tyle krótko prowadzona, że to sprawozdanie finansowe nie pokazywało całego obrazu tego, co się dzieje w spółce, że często takie spółki nazywaliśmy spółkami krzak, czyli mówiło się, spółka krzak nie dostanie finansowania. Nie obrażajcie się, moi drodzy, jeżeli prowadzicie teraz działalność dosyć krótko. My też sami przez długi czas byliśmy spółką krzak, czyli przez pierwszy rok czy drugi rok nawet nie staraliśmy się o finansowanie. Oczywiście ja, może to jest takie już zwichnięcie zawodowe, często sprawdzam oferty banków, często nawet idę do doradcy naszego finansowego czy do kilku i sprawdzam, jakie są oferty bieżące. Natomiast porównując to, ile kosztuje ten pieniądz z banku w tym początkowym okresie, do tego, czy łatwiej go zarobić
pracując na rzecz klientów, to moi drodzy, przeważnie zazwyczaj w 90% lepiej jest nie uruchamiać takiego finansowania z banku. My nigdy nie wnioskowaliśmy o kredyt obrotowy, nie wnioskowaliśmy też o inne produkty, czyli na przykład karty kredytowe na firmę. Zawsze staraliśmy się, żeby to było jedynie takie najtańsze finansowanie z banku. I w momencie, kiedy już nasza spółka miała... Poczekajcie, my prowadzimy firmę już od 7 lat i po 4 latach działalności zdecydowaliśmy się wystąpić o kredyt inwestycyjny na zakup biur. Skąd taki pomysł, po co taki pomysł i dlaczego nam się udało to zrealizować? Po pierwsze, w czwartym roku działalności, znaczy trzeci, czwarty rok działalności naszej spółki, jednej z tych spółek, która wnioskowała, były to lata, w których spółka zamknęła sprowadzanie finansowe na plusie. Była posiadaczem innych nieruchomości, była posiadaczem innych aktywów majątkowych, takich jak samochody, sprzęt komputerowy. Miała dochody z tytułu najmu. Mieliśmy też inne mniejsze lokale użytkowe i ogólnie cały bilans zamknął nam się na plusie. Wniosek o kredyt złożyliśmy na początku albo w połowie maja. Przepraszam, jeżeli słyszycie tutaj jakieś huki, to zaczął się przedwczesne strzelanie na Sylwester, także możecie słyszeć takie buch. I mam nadzieję, że nie będą mi strzelać pod oknami. Okej. Wniosek o ten kredyt złożyliśmy na początku, w połowie maja i około 2 tygodni daliśmy sobie na to, żeby ten kredyt zorganizować. Tak się składa, że my pracujemy z dosyć dobrym doradcą finansowym w jednym z banków i ten człowiek jest na tyle ogarnięty, że pracuje w tym banku, nie wiem, mam wrażenie, że 10 lat, na pewno być może 15, czyli nie jest takim sprzedawcą, który po prostu bach, próbuje wcisnąć nam jakiś tam produkt kredytowy i później tyle go widzieli, tylko współpracujemy od lat ze sobą. Jest też na tyle doświadczony i że jeżeli po naszych wynikach finansowych widzi, jeżeli przedkładamy dokumenty finansowe spółki i dokumenty nieruchomości, którą chcemy kupić, że ten kredyt nie zostanie zrealizowany przynajmniej na takich warunkach, jakbyśmy chcieli, to nam tego nie forsuje na siłę, tak? Czyli mamy taką dosyć zdrową relację, bo wie, że my też z drugiej strony nie jesteśmy w ciemię bici i nie damy sobie wcisnąć jakiegoś kitu albo drugiego kredytu. Ale wracając, co postanowiliśmy kupić? Dostaliśmy ofertę zakupu biur. Te biura są w dzielnicy Ochota, Warszawa. W dzielnicy warszawskiej Ochota, pewnie większość z Was się orientuje, gdzie to jest. W dosyć dobrym punkcie lokalizacyjnym. Biura są na parterze i część z tych biur ma ekspozycję z taką witryną. A część jest po prostu w takiej... Jest witryna, a reszta jest rozciągnięta wzdłuż budynku. Te biura są podzielone na mniejsze gabinety, mamy tam 9 gabinetów i te biura były w większości wynajęte. Zdecydowaliśmy się na zakup tego lokalu. Cena była bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjna. Udało nam się kupić ten lokal za 520 tysięcy złotych i to było niecałe 120 metrów kwadratowych wynajętego lokalu z najemcami. Złożyliśmy wnioski do chyba 3 albo 4 banków i koniec końców... Złożyliśmy do mBanku, gdzie tak naprawdę miała ta transakcja zostać finansowana w ten sposób, że bank w całości pokryje nam zakup tej nieruchomości, ale okazało się, że tutaj wymogi formalne i tak dalej były tak wyśrubowane, że w zasadzie nawet jako osoba pracująca w banku uznałam, że to jest granie warta świeczki. Dostaliśmy też ofertę z Getin Banku. Ta oferta, którą dostaliśmy, nie była dla nas satysfakcjonująca, bo po pierwsze prowizja za udzielenie tego kredytu inwestycyjnego była bardzo, bardzo wysoka, bo tam od 3 do 5%, więc jeżeli płacimy 5%, powiedzmy od 500 tysięcy, to jest 25 tysięcy. Oprocentowanie było wysokie samego kredytu w czasie trwania jego. I kolejna sprawa, dosyć krótki okres tego finansowania był. I bardzo szybko to przeliczyliśmy, że nawet mając tych najemców obecnych, którzy płacą, mają umowy na czas nieokreślony, mamy regularne wpływy, to jeżeli zdecydujemy się na ten produkt z Getin Banku, to tak naprawdę będziemy musieli dopłacać, czyli suma kosztów znacznie wyższa niż suma wpłat, jakie dostajemy. I absolutnie odrzuciliśmy ten produkt. Koniec końców dostaliśmy ofertę całkiem solidną z innego banku. Prowizja za udzielenie tego kredytu wynosiła 1%, oprocentowanie wynosiło 2,6 plus 3-miesięczny WIBOR. I tak wygląda kredyt inwestycyjny, który my zaakceptowaliśmy i który do tej pory mamy. Tutaj musieliśmy zadeklarować 10% wkładu własnego jako spółka, wpłaciliśmy te 10% wkładu własnego, resztę sfinansował nam bank. Już jesteśmy trzeci rok właścicielem tych lokali użytkowych. Te lokale fajnie się wynajmują. Przez większość czasu były wynajmowane w zasadzie w 85% albo w 100%. Więc tutaj
muszę Wam powiedzieć, że zostaje dobrze dobrany. Najemców mamy dosyć stabilnych. Minusy jakie są? Minusy są takie, że jeżeli mamy cały czas dosyć dużą liczbę najemców, to tutaj mamy często tak, że te części wspólne się trochę szybciej zużywają, więc to trzeba brać pod uwagę. Czy jeszcze jakieś minusy? Raczej nie. Znaczy może taki, że jeżeli nam jeden najemca wychodzi, to musimy tutaj szukać sobie następnego, ale z drugiej strony, jeżeli mamy kilku najemców, bo to mamy kilku najemców, jeżeli jeden najemca nam tutaj musi zrezygnować, bo na przykład jest działalnością, która sobie nie poradziła w tych czy innych warunkach rynkowych, to pozostałych kilku nam płaci ten czynsz, więc nie musimy dokładać z własnej kieszeni i ten kredyt jest zawsze spłacany i tutaj mamy spokojnie zabezpieczone przepływy pieniężne. I mogę Wam powiedzieć też takie podstawy, jak się przygotować do takiego procesu, żeby uruchomić kredyt inwestycyjny. Kredyt inwestycyjny jest zazwyczaj takim produktem trochę wyspecjalizowanym, czyli już nie dla osób fizycznych, które na przykład są w stanie uruchomić sobie kredyt hipoteczny na 30 lat, tylko to jest produkt przeznaczony dla firm, czyli dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a najlepiej dla spółek. My się nawet zastanawialiśmy, czy nie zdecydować się na formę spółki akcyjnej, ale na zakres działania, jaki prowadzimy, spółka to jest jak najbardziej odpowiednia. I teraz tak, co trzeba zrobić, żeby mieć możliwość pozyskania całkiem dobrego, godziwego kredytu inwestycyjnego? Oczywiście część z Was pewnie napisze w komentarzach, ojej, ale tam słaby kredyt, a co jak Ci WIBOR podskoczy? Moi drodzy, my zaczęliśmy inwestować w nieruchomości dosyć dawno temu, tak pewnie część z Was jeszcze nie pamięta tych czasów, kiedy WIBOR wynosił 6%. WIBOR 3-miesięczny wynosił 6%, a do tego doliczało się marże banku w wysokości 1, 2 albo 3%. Tak? Jak ja zaczynałam pracować w bankowości 2006-2007, to dla nas standardem WIBOR w wysokości 6% był czymś zupełnie normalnym. Więc my z tyłu głowy, zawsze jeżeli wnioskujemy o jakiś produkt, czy to kredyt hipoteczny, czy nawet taki kredyt inwestycyjny, podstawiamy sobie tą wartość 6-7% marży i do tego dokładamy to oprocentowanie bieżące, żeby wiedzieć, jak w takiej sytuacji ten nasz kredyt się zachowa, jak ta rata kredytu się zmieni. Czyli to jest ten scenariusz mniej optymistyczny, gorszy, który może się zjawić, może się ziścić, bo jeszcze nie tak dawno temu, 12 czy 13 lat temu, takie stawki były obowiązujące w Polsce na rynku i nie jest wykluczone, że w ciągu 10 czy 12 lat historia nie powtórzy się. Więc my zawsze sobie robimy taką chłodną kalkulację, co się stanie, jeśli WIBOR wróci do tego poziomu. Pewnie część z Was powie, nie wróci, teraz już mamy takie stopy procentowe. Moi drodzy, trzeba być gotowym na każdą okoliczność. Jeżeli sobie popatrzycie tak naprawdę historycznie wstecz, to WIBOR w Polsce funkcjonował nawet w granicach 18-19% i w takiej rzeczywistości ludzie również funkcjonowali, uruchamiali kredyty i zawsze warto mieć to w pamięć, mam nadzieję. Pewnie większość osób, które ma kredyty hipoteczne, nie wytrzymałaby albo nie zniosła tego, gdyby wrócił do poziomu 18%, ale myślę, że duża część osób jest w stanie sobie poradzić z WIBOR-em w granicach 3-4%, a niektórzy nawet 6-7%. Więc mamy to zawsze na uwadze, tak? Poziom WIBOR-u plus poziom marży. Okej, co ja chciałam powiedzieć? Jak pozyskać taki kredyt inwestycyjny? Po pierwsze, ta działalność, którą prowadzimy, dobrze, żeby miała bardzo stabilne przychody. Nie muszą to być wygórowane dochody, tak? Wystarczy, że to jest spółka wykazuje po prostu dochód, jest ponad kreską. Kolejna sprawa, działalność, którą prowadzimy, też musi być taką działalnością godną zaufania. Jeżeli prowadzimy na przykład skup złomu, to tutaj mamy takiego minusika w banku. Tak? Są działalności, które są bardziej preferowane i są takie działalności, które są mniej preferowane przez banki. To już przepisy wewnętrzne bankowe decydują. Jeżeli na przykład jesteśmy prawnikiem albo lekarzem, to też tak naprawdę dostajemy takiego plusika w banku. To podpowiem Wam, że jeżeli jest analizowana spółka albo osoba fizyczna, to jest taka kartka najczęściej i jest ileś tam pozycji, które się odznacza plus, 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 plus albo minus. I jeżeli ta osoba ma dużo plusów, to dostaje lepszą ofertę. Jeżeli ma dużo minusów w analizie bankowej, to dostaje po prostu albo gorszą ofertę, albo nie dostaje tej oferty. Więc tak, musimy prowadzić najlepiej działalność w takiej branży, która jest branżą godną zaufania. Tak? Czyli nie może być tam w naszych bilansach jakichś przepływów pieniężnych z nie wiadomo kąd. Wszystko musi być udokumentowane. Druga sprawa, warto działać trochę dłużej na rynku, czyli powyżej powiedzmy 2 lat. Wydaje mi się, że poniżej 2 lat jest możliwość uzyskania tego kredytu inwestycyjnego, natomiast będzie on cały czas produktem wysokooprocentowanym i prawdopodobnie straci to business sense. Czyli tak, czyli działalność w branży zaufanej. Kolejna sprawa, nie
przynajmniej 2 lata jesteśmy na rynku. Kolejna sprawa, staramy się nie mieć zaległości w ZUS-ie ani w Urzędzie Skarbowym, bo te zaświadczenia trzeba będzie przedstawić. Miejcie świadomość tego też, że trzeba będzie przedstawić oprócz zaświadczeń z ZUS-u i z Urzędu Skarbowego też wyciągi z banków za ostatnie powiedzmy 6 miesięcy albo ostatni rok i często też przedłożyć biznesplan. Więc to są takie naprawdę podstawowe rzeczy, które musicie złożyć. I to będzie mocno analizowane, przeglądane. Jeżeli przygotujecie biznesplan, który dotyczy na przykład zakupu parku maszyn albo zakupu nieruchomości, to naprawdę musi się wszystko dodawać, że ta nieruchomość albo ta maszyna będzie absolutnie konieczna, potrzebna w Waszej działalności i ona po prostu spowoduje, że Wasza spółka będzie tutaj radziła sobie lepiej, na rynku będzie bardziej konkurencyjna, że znacie ten rynek, znacie branżę. I to są takie podstawowe rzeczy, podstawowe argumenty za tym, żeby ktokolwiek udzielił Wam finansowania w postaci kredytu inwestycyjnego. My teraz w tym momencie dokonaliśmy wyceny tej nieruchomości, którą kupiliśmy i tutaj rzeczoznawca wycenił ją na około 950 tysięcy złotych, w związku z tym tak ceny się zmieniły na przestrzeni tego czasu. Nie zdecydowaliśmy się sprzedać tej nieruchomości. Jest wynajmowana, mamy najemców stabilnych, dobrych i mamy nadzieję, że ta sytuacja się długo utrzyma. Mamy dosyć dużo tego kredytu spłaconego i jak patrzę tutaj sobie na harmonogram spłat, to w związku z tym, że ten okres jest między 15 a 20 lat, bo na maksymalny okres kredytu, jaki można uzyskać, to jest 20 lat, to tak naprawdę ten kredyt wychodzi całkiem przyzwoicie, bo większa część tej raty, którą spłacamy, to jest część kapitałowa, tak? Nie część odsetkowa, czyli część kapitałowa, więc ten kredyt naprawdę sobie tutaj całkiem fajnie schodzi. Pamiętajcie też, że bank będzie żądał od Was zabezpieczenia, oczywiście, jeżeli uruchomi Wam środki. Podobno łatwiej jest dostać finansowanie powyżej tam 3-5 milionów, jeszcze nie próbowaliśmy, ale wszystko przed nami. Natomiast my staraliśmy się finansowanie do kwoty 1 000 000 zł i dla banku odpowiednim, wystarczającym zabezpieczeniem było wpisanie się na hipotece danej nieruchomości, to tak pokrótce mówiąc. Pozostałe zabezpieczenia to już są może tak mniej istotne dla Was. Jeżeli będziecie mieć pytania dotyczące pozyskania finansowania z banku, potrzebujecie podpowiedzi albo analizy, czy dany kredyt hipoteczny, inwestycyjny, który właśnie zaproponował Wam bank albo doradca inwestycyjny jest akuratny, adekwatny, to oczywiście dajcie znać. Udzielamy konsultacji prawnych i nieruchomościowych i to jest cały czas w przedmiocie naszego zainteresowania. Jeżeli będziecie też potrzebowali podpowiedzi w zakresie przygotowania się do tego procesu, to dajcie znać. My oczywiście cały czas szukamy na rynku jakiejś takiej stosownej, fantastycznej nieruchomości, którą będziemy mogli kupić używając kredytu inwestycyjnego, posiłkując się kredytem inwestycyjnym, ale to wszystko bardzo powoli, stabilnie. Akurat nam się strasznie nie śpieszy. Mamy te swoje przepływy pieniężne, mamy najemców i jeżeli pojawi się okazja inwestycyjna, to pewnie będziemy się tutaj posiłkować kredytem inwestycyjnym. Strasznie się nagadałam, mam nadzieję, że to było dla Was jakieś bardzo wartościowe. Tutaj mówiłam z doświadczenia własnego i z doświadczenia prowadzenia firmy oraz z doświadczenia, które wyniosłam z pracy w banku. To piszcie w komentarzach, co myślicie na temat takiej serii filmów, bo ten film narodził się z inspiracji Marka, który powiedział, że zauważył, że za mało mówię o tych kwestiach związanych z przedsiębiorczością, że mamy jednak tutaj dosyć mocne podstawy dotyczące przedsiębiorstw, więc jeżeli ta seria Was bardziej interesuje, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Chciałam Wam też bardzo serdecznie podziękować za to, że tak dzielnie i zawzięcie kupujecie naszą książkę Kryzys o odporność. Chyba trafiliśmy z tematem wczoraj właściwie. Nasz pracownik musiał samochód pożyczyć, żeby wszystko to zawieźć na pocztę i móc spakować. Także dziękujemy Wam za tak liczne i zamawianie tej książki. Myślę, że ona będzie przydatna dla wielu osób. Temat tego, jak być odpornym na kryzysy, albo przynajmniej poradzić sobie w jak najlepszy sposób w trudnych sytuacjach. Napisaliśmy ją my. Jest ja, mój mąż, Daniel Piesto. Oboje jesteśmy prawnikami. W tym składzie prawnikiem jest również Mikołaj Hewelt, a pozostałe osoby to Jacek Orzeł, który prowadził spółkę akcyjną, która była notowana na warszawskiej giełdzie, Jan Fior, znany publicysta,
Rafał Gnatiuk, specjalista od marketingu, oraz Ronald Szczepankiewicz, specjalista od kredytów hipotecznych, który mam nadzieję, że tutaj się wypowie pod tym filmem i nie skrytykuje mnie za to, co Wam opowiadałam, i nie napisze, że to wiarygodne bzdury. Pozdrawiam serdecznie, Ronaldzie. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Agnieszka Piesto.